Ktoś truje psy w Sosnowcu. Jeden z mieszkańców sosnowieckiej Niwki zaapelował w mediach społecznościowych o pomoc we wskazaniu osoby, która w okolicach ulicy Żelaznej rozrzuca kawałki kiełbasy nafaszerowane trutką na gryzonie. Pies pana Tomasza miał dużo szczęścia, bo właściciel na niepokojące objawy zareagował dość szybko, jednak podobnych przypadków było więcej. Objawy były takie, że pies dostał drgawek, pies upadł na ziemię, nie mógł złapać równowagi, oczywiście wymiotował, pies dostał oczopląsu, dostał takich prężeń, objawy neurologiczne. Zostało to określone jako zespół przedsionkowy, typowe objawy zespołu przedsionkowego u psa. Trzeba zrobić toksykologię, natomiast wstępnie objawy, które nasz pies akurat ma, wskazują na to, że to jest trucizna na gryzonie. Rozmawialiśmy z kilkoma mieszkańcami osiedla, na którym dochodzi do podrzucania zatrutego mięsa. Jak się okazuje, problem faktycznie nie jest nowy, jednak nikt nie potrafi wskazać jednoznacznie sprawcy. Słyszeliśmy parę miesięcy wcześniej, również była taka sytuacja, podtruwał ktoś psy, w pewnym momencie się uciszyło, ale widać, że znowu wróciło. A czy gdzieś tam na osiedlu pośród mieszkańców są jakieś przypuszczenia, kto to może być? Nie, raczej nie. Podejrzenia natomiast co do możliwości zatrucia mogą mieć właściciele psów, którzy po spacerze zauważają niecodzienne zachowania czworonoga. Jak wskazuje lekarz weterynarii, to przede wszystkim objawy neurologiczne, którym mogą towarzyszyć wymioty, ślinienie i niepokój. W przypadku podejrzenia, że pupil mógł zjeść coś podobnego, należy niezwłocznie zareagować, ponieważ czas odgrywa kluczową rolę. Jeżeli nie minęło więcej niż 2 godziny, właściciel powinien wywołać wymioty u psa. Poprzez podanie wody utlenionej 3%, może to być rozcieńczona z wodą, zwykłą taką kranową, ale orientacyjnie ilość to jest mniej więcej 2 ml na kilogram masy ciała wody 3%. Można rozcieńczyć z małą ilością wody i podać do wypicia. Na kilogram, czyli pies, który waży 10 kg, 20 ml takiej wody utlenionej powinien zwymiotować bardzo szybko, od razu. Jeżeli to nie wystąpi w przeciągu, te wymioty nie wystąpią w przeciągu tam kilku minut, można to powtórzyć jeszcze raz. Warto jednak pamiętać, że nie u każdego psa objawy wystąpią tak samo szybko, bo są trutki, których połknięcie daje symptomy dopiero po kilku dniach. Niemniej policja apeluje do właścicieli o ostrożność i podkreśla, że każdorazowo takie zdarzenia należy niezwłocznie zgłaszać. Wychodząc z psem warto pamiętać, by był on na smyczy i najlepiej w kagańcu. Za trucie zwierząt grozi odpowiedzialność karna, co pokazuje przypadek w Sosnowcu sprzed kilku lat. Tam widział właściciel, jak sprawca rzucił temu zwierzakowi biegającemu po posesji taką właśnie specjalnie przygotowaną kiełbasę faszerowaną trutką na szczury. Natomiast zwierzę okazało się mądrzejsze niż zakładał to sprawca. Po prostu wzięło tą kiełbasę i zaniosło właścicielowi. Ten sprawca, którym okazał się sąsiad właściciela tego psa, został zatrzymany i skierowano przeciwko niemu akt oskarżenia. Przypominam, że za takie przestępstwo, czyli próbę uśmiercenia zwierzęcia, ustawa o ochronie zwierząt przewiduje karę do 3 lat pozbawienia wolności. Pan Tomasz, którego pies padł ofiarą podłożonej trutki, wyznaczył nagrodę w wysokości 10 000 zł za pomoc we wskazaniu sprawcy. Po zgromadzeniu dokumentacji z leczenia psa sprawa zostanie też zgłoszona na policję.